Magda Gorożankin odwiedziłam punkty, skierniowiski punkt RCKIK, a razem ze mną jest pan Mateusz Gwizdała, kierownik wszystkich oddziałów terenowych RCKIK w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak wspomniałam, nieraz mówimy o krwiodawcach, bo to taka dość silna grupa, zakochana w pomaganiu. I może to nie jest taka wielka miłość okazywana drugiemu człowiekowi na chodniku czy w sklepie, ale taka, której no na pewno nie da się podważyć, że jest to ogromna troska o drugiego człowieka, czyli oddawanie krwi. To jest jedyny lek, którego nie da się właściwie właściwie wyprodukować, tylko trzeba się nim podzielić. Jak sytuacja wygląda w Skierniewicach, a może, jeżeli możemy powiedzieć o tym, w całym województwie łódzkim? Tak, w województwie łódzkim i w Skierniewicach obserwujemy od dwóch lat wzrost ilości krwiodawców. W Skierniewicach to wygląda bardzo ładnie, bardzo fajnie, bardzo dużo mamy tutaj ludzi, którzy chętnie dzielą się tym dobrem, jakim jest krew. Dawców mamy sporo, nie narzekamy na ich brak, bardzo chętnie nas odwiedzają. My też ich bardzo chętnie widzimy u siebie. Co można powiedzieć, w zeszłym roku 80 tysięcy donacji. W całym województwie to jest naprawdę rzesza ludzi, którzy przyszli i komuś uratowali życie bądź zdrowie. My tak mówimy do oddawanie krwi, ale wiadomo, że im dłużej ktoś oddaje krew, tym jest chęć na więcej. A jeśli są jeszcze możliwości, to w łódzkim oddziale, nie wiem czy tu w Skierniewicach to też zaraz uściślimy, no i są też składniki krwi do oddania, czyli osocze czy płytki krwi konkretnie. Tu pana poproszę o wyjaśnienie. I jak też tutaj sytuacja wygląda, bo my tak hucznie lubimy, oddajmy krew, super, bo pomagajmy, a tymczasem okazuje się, że niekoniecznie zawsze trzeba oddać pełną krew, czasami warto a nawet lepiej oddać samo osocze czy płytki krwi. Tak jest, zgadza się, można oddawać też składniki krwi, czy to osocze, czy to płytki krwi. Na dzień dzisiejszy właściwie wszystkie składniki krwi, znaczy pojedyncze składniki krwi można oddawać w centrum. Jest to podyktowane naszymi możliwościami, sprzętem, chodzi o to, żeby jak najlepsze, jak najbardziej zabezpieczyć te preparaty Pobrać w odpowiednim czasie, w odpowiednim czasie przekazać do naszego działu preparatyki. Dlatego wszystkich chętnych, którzy chcieliby oddać coś innego, nie krew pełną, a na przykład Płytki krwi, czy osocze, zapraszamy do naszego centrum, do łodzi na ulicę Franciszkańską. Myślę, że chętnych nie będzie brakowało, bo chociażby patrząc na Skierniewice, to już nieraz pojawiają się takie głosy, że czwartek jest ulubionym dniem krwiodawców, i w czwartek tutaj przy dworcowej 3J no jest, jest kolejka. I to czasem, jak się przejeżdża, to może być takie wrażenie, jak w PRL-u kolejki się ustawiały do sklepu. To tak samo jest tutaj w punkcie Skierniewickim. Trochę może koloryzujemy. nie mniej jednak krwiodawcy tutaj po cichutku apelują, żeby zmienić Lokal. Nie wiem, jak na to się tutaj kierownictwo zapatruje. Tak, no takie głosy do nas docierają. Zresztą ja czasami bywam tutaj też, wiem ilu tych jest, rozmawiam z nimi, więc sytuację znamy. I sytuacja nie jest nam jakby ani obca, ani mnie, ani nawet pani dyrektor. Te nasze działania gdzieś tutaj krążą w koło tego, żeby znaleźć inny lokal odpowiedniej wielkości, tak, bo jak zaczynaliśmy tutaj tych krwiodawców było niewiele. Dzisiaj jest ich naprawdę dużo. Trzeba powiedzieć, że punkt w Skierniewicach jest jednym z wiodących punktów na terenie województwa łódzkiego, więc chcielibyśmy, żeby ten oddział był być może w lokalu o większym metrażu, natomiast to no... Staramy się znaleźć taki, który będzie i odpowiadał metrażem, i lokalizacją. No, bo nie czarujmy się, tutaj lokalizacja świetnie nam się trafiła, bardzo fajnie komunikacyjne miejsce. Szukamy czegoś, co będzie większe, a też dobrze skomunikowane, żeby właśnie była wygoda dla naszych kwiodawców. Tych, jak wspomnieliśmy, nie brakuje i bardzo często też pojawiają się takie pytania, bo przychodzą młodzi ludzie, którzy uczą się w szkołach średnich, i oni też by już chcieli, a jeszcze nie mogą. Ale to dobrze, bo to jest taki zaczątek do tego, żeby zaraz po 18 roku życia, po ukończeniu 18 roku życia, zawitać do punktu krwiodawstwa i podzielić się tym, co najcenniejsze. Wspomniał Pan, że Skierniewicki punkt jest jednym z wiodących w województwie łódzkim, a jak inne punkty? Gdzie my w ogóle te punkty mamy, jeżeli chodzi o województwo łódzkie i oddziały łódzkie? Tak, oddziałów mamy na terenie województwa 10. Takie oddziały są tutaj w najbliższej okolicy, na przykład mamy oddział w Kutnie, no mamy centrum w Łodzi, tak, mamy też oddziały w innych częściach województwa, jak Wieluń, Sierat, Zuńska Wola, Pabianice, Radomsko, Piotrków, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, mamy też takie stałe ekipy, gdzieś w miejscowościach, na przykład Opoczno, czy Łowicz, też tutaj w okolicy, mamy też ekipy wyjazdowe, wszystko to, co kwiodawca chciałby zobaczyć, gdzie ewentualnie, niekoniecznie w Skierniewicach, bo na przykład bo tutaj nie pasuje dojazd, możliwości, zapraszamy na naszą stronę. Łódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krojecznictwa. Tam jest taka zakładka właśnie dla krwiodawców i między innymi znajdują się tam informacje, gdzie można oddać, w jakich dniach, bo są też ekipy wyjazdowe, czyli to są takie akcje, gdzie organizujemy w jakimś konkretnym miejscu, w jakimś konkretnym terminie i też się można tam zgłosić, też serdecznie zapraszamy. Wszystko to można znaleźć na naszej stronie, są godziny podane, terminy, więc jak coś zapraszamy, proszę sobie zaglądać i wybierać się do nas. Ekipy wyjazdowe to na pewno ułatwienie dla tych miejscowości, mieszkańców tych miejscowości gdzie nie ma tego punktu oddania krwi, ale wyjazd to jedno, są też akcje dodatkowe. U nas w Skierniewicach punkt czynny od wtorku do piątku, tak jak wspomniałam, ulubiony dzień to czwartek, ale nie brakuje też inicjatyw oddolnych, na które RCK i przystaje, ewentualnie też tych, które sam oddział krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Łodzi widzi, zauważa i mówi dobra, zrobimy jeszcze dodatkową akcję. No i też RCK włącza się w większe akcje i taką akcją jest Wielka Orkiestra, Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny w Skierniewicach. Nie dość, że gramy z największą orkiestrą na świecie, to jeszcze możemy dodatkowo podzielić się krwią. Proszę trochę opowiedzieć o tej akcji, bo 28 stycznia już tuż, tuż. Tak, 28 stycznia też włączamy się jako Centrum w akcję pomagania. Tak, To jest też dla nas czas, kiedy osoby uczestniczące, czy nieuczestniczące w orkiestrze, ale przychodzą do nas i, i dzielą się tym dobrem, tym życiem dla innych. I my też tutaj w Skierniewicach będziemy pracować. Pracować. Będziemy czekać na Państwa. Będziemy pobierać krew i myślę, że ta krew będzie też ratowała czyjeś życie i zdrowie. Będziemy rejestrować środowców od godziny 8 do godziny 11. I zapraszam, zawsze tylko pamiętać, lekkie śniadanie, jak to powie zawsze, dużo wody, i dowód osobisty, i zapraszam do nas. Trzy proste elementy, które trzeba spełnić. Podobno najwięcej krwiodawcy mają problemów z tym, dużo wody, bo oni nigdy nie wiedzą, ile to jest dużo wody, bo dla jednego tak. litr to jest dużo wody, a, a dla drugiego szklanka to już jest maksimum. Tak, to takie nasz trochę skrót myślowy, jeśli chodzi o kwiodawstwo, dużo wody. Natomiast e, pamiętajmy, że człowiek powinien tej wody wypisa, wypijać dziennie całkiem sporo, i to nie może być tylko jedna szklanka. Do nas na pewno przed samym oddaniem, czyli dzięki tych, Chcemy iść, oddać tą krew, podzielić się tą częścią nas te półtora litra to jest takie minimum ja polecam osobiście też zacząć już dzień wcześniej, czyli na przykład jeżeli do posiłku pijemy szklaneczkę, to wypijmy półtorej, tak, i do każdego posiłku to z, y, zwiększy nawodnienie naszego organizmu w dzień oddania te, tą półtora litrową buteleczkę wody wypijamy, przychodzimy do nas u nas też, y, częstujemy wodą nie ma problemu, zapraszamy i myślę że wtedy oddanie przebiega sprawnie, bez problemów, dobrze się czujemy, nam się łatwiej pobiera i wszyscy są zadowoleni, a najbardziej chyba pacjenci Ci, którzy tą krew otrzymują. Tutaj pan wspomniał, że częstujemy wodą, częstujemy też czekoladami. Częstujecie państwo też czekoladami po oddanej krwi. I co zwróciło moją uwagę, jak weszłam do punktu w Skierniewicach, pojawiła się specjalna skrzyneczka, że jeśli ktoś nie chce tych czekolad dla siebie, to może się z nimi podzielić. No to już kolejny krok. Zakochanych w pomaganiu, że nie dość, że oddają krew, to jeszcze zrzekają się słodkiego na rzecz innych. Taka sytuacja występuje nie tylko w Skiernienicach, ale tu w skierdnicach to bardzo fajnie działa. Tutaj wielkie pochwały i wielkie ukłony dla naszych pracowników i dla naszych krzyżodawców, którzy tu przychodzą, bo pracownicy tą ideę rozpropagowują, natomiast krzyżodawcy bardzo chętnie przystają, zostawiają te czekolady, czasami wszystkie, czasami część. Te czekolady później trafiają tutaj w zależności od, od takich naszych zgłoszeń, do, do domu dziecka, do jakichś tutaj dzieciaszków, które dzięki temu mają trochę słodkości w życiu czasami, i to też bardzo fajne, bo jedne, z jednej strony ten krwiodawca pomógł, komuś uratował zdrowie i życie, a z drugiej strony przekazał coś słodkiego i ktoś, kto tą czekoladę później otworzy, spróbuje, to ma takie podwójne dobro, tak? Bo coś dostał słodkiego, a jednocześnie gdzieś tam ktoś jeszcze dzięki temu uratował komuś zdrowie i życie. No, nie da się podważyć tej tezy ani, ani teorii, że krwiodawcy to zakochani w pomaganiu ludzie. No i jak widać, robią to nie tylko poprzez oddawanie. Krwi. Niech tak będzie w całym województwie łódzkim, a najlepiej w całej Polsce. Niech tych krwiodawców nigdy nie brakuje i niech te alarmy o to, że w bankach krwi brakuje tej krwi będą jak najrzadsze. Tego życzę, a za rozmowę bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. A ja tylko przypomnę, że moim Państwa gościem był pan Mateusz Gwizdała, kierownik terenowych oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.